Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was w kolejnym naszym odcinku codziennika. Dzisiaj troszeczkę będzie na temat budowania jedności. Czyli w ogóle taka jedność, o której mówi nam Chrystus, jest możliwa. I co zrobić, żeby ją rzeczywiście zrealizować, czy zaaplikować w naszym życiu. Zapraszam do przeczytania Słowa Bożego. Słuchajcie, dzisiaj Pan Jezus po raz kolejny stawia nam dosyć wysoko poprzeczkę. Ten fragment, który dzisiaj, Ewangelii, który dzisiaj usłyszeliśmy, pochodzi z, można powiedzieć, takiej modlitwy arcykapłańskiej Chrystusa w czasie ostatniej wieczerzy. Tam Jezus modli się o to, abyśmy byli jedno. Modli się o jedność dla wszystkich tych, którzy w Niego uwierzą, dla tych wszystkich, którzy pójdą za Nim. No ale jak nam pokazuje historia, no to ta modlitwa Jezusowa tak po ludzku, ona się wcale nie realizuje, wręcz przeciwnie. Ciągle widzimy gdzieś jakieś rozłamy. Historia pokazuje, że ten Kościół się rozsypywał, rozpadał, dzielił i tak dalej. Ciągle gdzieś tam słyszymy o jakimś tam nieposłuszeństwie, o jakichś nowych drogach Kościoła, w cudzysłowie. I można by tak po ludzku powiedzieć, że no, ta jedność to jest jednak duży problem. To znaczy, że my wcale nie jesteśmy specjalistami od jedności, że wręcz przeciwnie, robimy wszystko, żeby się ciągle dzielić, żeby ciągle szukać jakichś sposobów do tego, żeby podkreślić swoją własną indywidualność. Natomiast jakoś brak nam pokory, brak nam autentycznej miłości do tego, żeby ponad podziałami zbudować przestrzeń dialogu i jednania się. Czyli nie wiemy, czym jest jedność, no nie ma się co oszukiwać. Wiemy, czym jest zawieszenie broni, czym jest dochodzenie do jakiegoś konsensusu, budowanie jakichś układów ponad podziałami, ale tak na dobrą sprawę to nie jest jedność, o której mówi Chrystus. Dlatego, że jedność, tak jak miłość, które są atrybutem Boga, są jednocześnie Jego darami. Nigdy nie będziemy w stanie po ludzku zbudować prawdziwej jedności, dlatego że ta jedność, ona przebiega przede wszystkim przez granice naszych serc, granice naszego takiego wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i z drugim człowiekiem, co po grzechu pierworodnym zostało dosyć mocno naruszone, pękło po prostu, najzwyczajniej w świecie to wszystko gdzieś tam się rozsypało. Dopiero Chrystus tutaj zaczyna to wszystko spawać, zaczyna to wszystko łączyć, jednoczyć. No to co zrobić? Jak zrobić? W jaki sposób do tego podejść? Pierwsza rzecz to chcielibyśmy zauważyć, że prawdziwa jedność znajduje się w obrazie Trójcy. Jedność, która istnieje pomiędzy Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Że tam nie ma rozdwojenia, tam nie ma jakiegoś takiego wynoszenia się jednej osoby nad drugą, tylko to jest jak, no, to jest współdziałanie w absolutnej jedności do tego stopnia, że to jest jeden Bóg, tak? Jedno działanie, które pokazuje nam, że to jest jeden Bóg, chociaż w trzech osobach. I to jest tajemnica, której nie jesteśmy w stanie przeskoczyć. Dlatego, żeby mieć udział w tej tajemnicy, no to musimy być, że tak powiem, tymi, którzy otrzymają, czy wejdą w posiadanie tego daru jedności. Bo jedność, prawdziwa jedność, która jest obrazem Boga, jest też jednocześnie Jego darem. Bo Pan Bóg chce dzielić się swoimi darami z nami, z Tobą i ze mną. A więc pierwszym takim sposobem na przede wszystkim zdefiniowanie jedności w swoim życiu, w moim życiu, w Twoim życiu, to jest kontemplacja Trójcy. Myślę, że tutaj te słowa Chrystusa, aby oni byli jedno, tak jak my jedno stanowimy, są zaproszeniem do tego, abyśmy tego Pana Boga kontemplowali, żebyśmy Go obserwowali, żebyśmy w jakiś sposób uczyli się Go. Dopiero wtedy jakby owocem tej kontemplacji, tego spotkania z Panem Bogiem będzie przede wszystkim doświadczenie tego pojęcia jedności, tak? Która jest jednocześnie jakby tym darem obecności Pana Boga. Druga rzecz to jest jakby stawanie w prawdzie wobec Pana Boga z tym doświadczeniem słabości. I tutaj zobaczcie, przez co przebiegają pęknięcia w naszych życiach.
Nie chodzi mi tutaj tylko i wyłącznie o wspólnotę Kościoła, bo to jest jakby pierwsza rzecz, pierwsza wspólnota, od której startujemy. Ale chciałbym, żebyś dzisiaj stanął, czy stanęła wobec tych pęknięć, które są w Twoim życiu, które są pęknięciami jedności w relacjach z najbliższymi Tobie osobami. Nie wiem, z mamą, z tatą, z rodzeństwem, z kuzynami, z przyjaciółmi i tak dalej. Chciałbym, żebyś dzisiaj przeszedł przez te historie, przez te sytuacje, w których istnieje to pęknięcie, w których nie ma jedności, w których widzisz, że brak ci tego zjednoczenia serc z tymi najbliższymi. I co możesz zrobić w tej sytuacji? Bo po ludzku bardzo często nie umiemy tych sytuacji ani naprawić, ani ich zmienić. I często sami się z tym szarpiemy przez wiele, wiele lat i chodzimy z takim gdzieś tym przekonaniem z tyłu głowy, że no to nie jest to tak być nie powinno. Generalnie tak rzeczywiście być nie powinno, ale wiemy doskonale, że nie jest to łatwe, żeby rzeczywiście zbudować jedność w miejscu, w którym doszło do takiego głębokiego podziału czy rozłamu. Dlatego tutaj potrzeba, abyśmy się włączyli w tą modlitwę Jezusową, żebyśmy wszczepili tę sytuację w tę modlitwę Jezusową. Dlaczego? Dlatego, że te podziały, te bariery, które są w nas, one mogą zostać uzdrowione tylko i wyłącznie przez miłość Chrystusa, tylko i wyłącznie przez Jego działanie, przez Jego łaskę, przez Jego miłosierdzie, bo tylko On ma taką moc. My ludzie możemy się starać robić różne rzeczy, robić różne sztuczki, a wiemy doskonale, że wychodzi tak jak zwykle, nie? Dlatego potrzebujemy w tym momencie Chrystusa. I zapraszam Cię do tego, żebyś dzisiaj stanął czy stanęła właśnie w Jego obecności, w rzeczywistości tej jedności, która istnieje między Ojcem, Synem i Duchem Świętym, i żeby w to życie Boże, w tą Bożą łaskę wszczepić te sytuacje, w których doszło do podziałów. Te osoby, z którymi czujesz się podzielony czy podzielona, których ciężko ci jest naprawić jakąś daną sytuację, czy może przebaczyć, bo może warto jest dzisiaj też z serca przebaczyć tym, którzy w jakikolwiek sposób cię skrzywdzili, po raz kolejny być może, ale myślę, że ten proces musi się powtarzać wielokrotnie. I te sytuacje podziałów wszczepiać w to życie Boże. I ufać, że Pan Bóg ma już gotowy plan, jak tę sytuację naprawiać, że On dzięki Jego mądrości, Jego wszechwiedzy, Jego miłości, Jego miłosierdzia, Jego miłosierdziu jest w stanie to zrobić. Trudna to lekcja, trudne to zadanie, no ale czy mamy jakieś inne wyjście? Pan Jezus nam to wyjście pokazuje, więc myślę, że warto z niego skorzystać. No dobra. To do dzieła, że tak powiem, łatamy dziury i zasypujemy różnego rodzaju rowy i przepaście, które są między nami, ale tylko i wyłącznie z Chrystusem. Pamiętajcie. Dobrego i błogosławionego dnia. Szczęść Boże.